Już tylko godziny dzielą chorującego na glejaka mózgu Kamila Nowosielskiego od wyjazdu do kliniki w Houston, dającego mu nadzieję na skuteczne leczenie terapią genową. Wylot jest zaplanowany na piątek 23 sierpnia i stał się możliwy dzięki pieniądzom zebranym podczas wszystkich dotychczas przeprowadzonych akcji pomocy. Udało się zebrać ponad 200 tysięcy złotych. Kwota ta pozwoli rozpocząć leczenie, którego całkowity koszt jest jednak trzykrotnie wyższy. Na szczęście rodzinie Kamila, jego przyjaciołom i wszystkim ludziom dobrej woli angażującym się w zbiórkę nie brakuje pomysłów. Mnóstwo przeprowadzonych akcji świadczy o ich niezwykłej kreatywności. Najczęściej zapraszają nas do łączenia pomocy ze świetną zabawą. Jeśli udało się zebrać trudną do wyobrażenia kwotę 200 tysięcy, da się zebrać i 600. Kamil będzie miał szansę na życie i zdrowie, ale nie może nam zabraknąć chęci pomocy i zaangażowania. W sobotę w Zgorzelcu odbędzie się maraton zumby z 10 trenerami i zapewnionymi atrakcjami dla dużych i małych. Z Zawidowa i Lubania organizowany będzie bezpłatny dojazd. W połowie września czekają na nas dożynki charytatywne w Uniegoszczy, impreza plenerowa z rozmachem i przytupem. Szczegóły wszystkich nadchodzących akcji można śledzić na Facebooku na fanpage'u Pomagamy Kamilowi. Ultimate Frisbee to gra zespołowa z użyciem latającego dysku frisbee. Łączy w sobie elementy koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej i rugby. Rozgrywka, z grubsza rzecz ujmując, polega na drużynowym rzucaniu i łapaniu. Liczy się jednak to, kto, gdzie i jak złapie. Drużyna atakująca zdobywa punkty, łapiąc frisbee w strefie punktowej przeciwnika, zaś drużyna broniąca stara się jej przeszkodzić i przejąć frisbee. Gra jest bardzo dynamiczna i widowiskowa. Od graczy wymaga wytrzymałości, szybkości i zręczności, lecz jednocześnie proste zasady czynią ją bardzo łatwą do opanowania dla początkujących. W zeszłym roku, pod koniec wakacji, odbył się pierwszy w historii Lubania turniej Ultimate Frisbee. W tym roku ekipa ma zamiar powtórzyć imprezę jako Lubański Dzień Frisbee o bardzo otwartym charakterze. Zaplanowano grupowy fitness, stanowiska z profesjonalną nauką rzutów, gry i zabawy dla dorosłych i dzieci oraz mecz pokazowy. Jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na sportowe emocje w nowej dyscyplinie frisbee. Cieszę się, że młodym ludziom, którzy zorganizowali turniej, chce się dzielić swoją pasją z innymi. Dlatego zapraszam 25 sierpnia na stadion kartingowy tak dorosłych, jak i ludzi młodych do wzięcia udziału w tej imprezie. Wspaniała zabawa, emocje gwarantowane.